w drugiej części filmu, jak mówiłem, dzisiaj chcę wam pokazać plugin, który świetnie się nadaje do tego typu zabiegów związanych z filtrami. A jest to wtyczka od Waves. One Knob Filter. Już wam ją pokazuję. Wygląda ona tak i zaraz zaprezentuję wam działanie tej wtyczki. Możemy robić tutaj różne rzeczy, natomiast możemy również ją zautomatyzować. Przytrzymujemy trzy modyfikatory. Ctrl, Start i Alt. I klikamy Enable Automation. Przechodzimy do automatyki. Zrobimy tak przez całość, żeby to ładnie brzmiało, żeby efekt był zauważalny i możemy już włączyć nasze audio. I tak możemy zrobić to za pomocą tej wtyczki. Jest to fajny plugin. Z serii One Knob od Waves. Który w szybki sposób pozwoli nam zrobić tego typu efekt. Oczywiście są to różne pluginy w całym pakiecie. Jest ich 8. Natomiast tutaj jest bardzo fajny plugin, który pozwala nam zrobić to bardzo szybko, bardzo sprawnie. Odpowiednio ustawione filtry odcięcia, elegancko, szybko i sprawnie możemy to zrobić. I w taki szybki sposób możemy uzyskać ten efekt. Oczywiście nie musicie, jeśli nie macie tej wtyczki, używać jej. Możecie skorzystać ze sposobu pierwszego, który jest troszeczkę trudniejszy, ponieważ tutaj musimy ustawić konkretny parametr. W tamtej wtyczce jest ich trochę więcej, więc na początek możecie mieć trudność, ale myślę, że sobie poradzicie bez problemu z tego typu zadaniem. Bardzo fajny efekt, można go wykorzystać zarówno na początku nagrań jest wykorzystywany, jak i gdzieś w środku, prawda? Możemy go śmiało używać na wszystkich. We wszystkich swoich produkcjach, tak naprawdę. Nie ma tutaj żadnego zakazu, ani nawet jeśli będziemy używać tego efektu, nie będzie on w jakiś tam sposób, prawda, przesadzony, a niektóre partie utworu mogą zyskać w ten sposób troszeczkę odmiany od reszty kawałka naszego. Jeszcze raz posłuchajmy sobie.
tak możemy procesować nasze audio wtyczką OneNAP i uzyskać również filtr, zamknięcie lub otwarcie filtra. W szybki sposób uzyskać fajny efekt DJ-ski, który DJ-e zazwyczaj na konsoli wykonują w szybki i prosty sposób. Tyle wam chciałem pokazać na dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.